Cześć, nazywam się Magdalena Robak i wzmacniam kompetencje liderów i jakość współpracy w firmach, zespołach i projektach. Jednym z tematów, w których się specjalizuję, jest aspekt delegowania zadań i odpowiedzialności. Ostatnio współpracując z Leadership Center, nagrywając właśnie kurs z tego obszaru delegowanie zadań, okazało się, że krótki, zwięzły kurs, który miał dać kilka takich najważniejszych elementów, które zwiększają skuteczność delegowania, rozrósł się do 3 albo 3,5 godziny. Miało być zdecydowanie krócej. W momencie, kiedy rozmawiałam z Mariuszem Kapustą, co się takiego wydarzyło i analizowałam to, co zawarłam w kursie, to doszło do mnie, że tak naprawdę do tego jednego worka pod tytułem delegowanie chciałam wrzucić za dużo różnych rzeczy, bo delegowanie jest rozumiane na wiele różnych sposobów. W momencie, kiedy wrzucicie to hasło do internetu, w momencie, kiedy wrzucicie to hasło do książek, artykułów naukowych, to pojawi wam się co najmniej 5 rozumień czy definicji delegowania zadań czy delegowania odpowiedzialności. To króciutkie nagranie powstało po to, żeby pokazać te różne perspektywy tak, żeby być może uporządkować pewne myślenie właśnie o delegowaniu. Zapraszam Was bardzo serdecznie do takiej refleksji w momencie, kiedy będę o tym mówić, jak Wy to widzicie i w jaki sposób Wy do tego podchodzicie. Bo to, jak do tego podchodzimy, pociąga za sobą cały proces zaplanowania, przeprowadzenia, monitorowania i podsumowywania procesu delegowania. Jak sięgniemy sobie do wiedzy z różnych miejsc, to jednym z skojarzeń związanych z delegowaniem jest przekazywanie zadań i odpowiedzialności pracownikowi, natomiast zadań i odpowiedzialności znanych pracownikowi, czyli w ramach zakresu jego stanowiska. Czy one są bardziej czy mniej znane, czy one są, czy pracownik jest już w pełni kompetentny, żeby te zadania wykonywać, czy nie, to dalej jest to określane bardzo często jako delegowanie, czyli zlecam, przekazuję zadania w zakresie stanowiska. Również w zakresie zadań znanych, to z czym kojarzone jest hasło delegowanie, to z konkretnym stylem kierowania, z takim stylem kierowania, który oddaje większość aktywności, samodzielności i zadbania o zadanie pracownikowi, pracownikowi, który posiada pełne kompetencje i jest w stanie samodzielnie to zadanie wykonać. W taki sposób nazywany jest styl kierowania S4, bardzo często w sytuacyjnym modelu przywództwa, i tak też nazywany jest najwyższy poziom w Delegation Board z Management 3.0, czyli poziom 7. Jeżeli myślimy o kategorii zadań znanych, to kluczowym celem oddawania, przekazywania zadań pracownikowi jest realizowanie tego zadania. Na tym się przede wszystkim koncentrujemy. Zadanie ma być zrobione tak, jak trzeba, wtedy, kiedy trzeba. Tak jak powiedziałam, drugi obszar związany, czy drugie myślenie związane z delegowaniem zadań i odpowiedzialności, to jest myślenie w kategoriach zadań nowych, poza zakresem odpowiedzialności, albo szerszych, trochę wychodzących poza zakres odpowiedzialności, albo kompletnie nowych. No i tutaj jedną z takich kategorii jest delegowanie projektów, opieki, koordynacji czy podzadań w projektach albo organizacyjnych, czyli realizowanych na poziomie całej organizacji, albo w projektach realizowanych w ramach zespołu. Drugie myślenie to jest myślenie w kategoriach delegowania również nowych dla danego pracownika zadań, ale w ramach zadań zespołowych. Czyli mam pracownika A, który zajmuje się obszarem X, mam pracownika B, który zajmuje się obszarem Y. W momencie, kiedy pracownik A idzie mi na zwolnienie albo bierze urlop, albo zwalnia się,
to nie ma kto się zająć obszarem X, ponieważ nikt się na tym nie zna. W związku z tym myślę sobie w kategoriach rozwoju zespołu i wzmacniania zastępowalności w zespole, żeby nauczyć pracownika B również obszaru X. Bo gdyby coś się wydarzyło, to zawsze on jest w stanie ten obszar przejąć. I myślimy, myśląc o takiej sytuacji, też często używamy słowa delegowanie. I trzecia taka sytuacja, bardzo często spotykana, szczególnie w wiedzy zarządczej, to jest myślenie o delegowaniu zadań bądź odpowiedzialności jako o oddawaniu pracownikom, czy cedowaniu na pracowników pewnego obszaru zadań menedżerskich. Czyli po to, żeby pracownik uwolnił, przepraszam, po to, żeby menedżer uwolnił jakby swoje moce przerobowe, mógł się skupić na zadaniach strategicznych, planistycznych i tak dalej, to inne zadania, bardziej operacyjne, ale oczywiście też złożone, niekoniecznie proste, przekazuje swoim pracownikom. Jakie są kluczowe cele tutaj? Ano kilka. Po pierwsze, oczywiście zrealizowane zadanie. Po drugie, to jest też takie myślenie w kategoriach rozwoju pracownika, rozwoju kompetencji pracownika, bardziej bądź mniej planowanego, oby bardziej, ale to jest również myślenie w kategoriach rozwoju kompetencji zespołu i kompetencji organizacyjnych, tak żeby ta wiedza, te umiejętności, które są u jednego pracownika, były również u innych pracowników w organizacji. No i plus oczywiście w kontekście zadań menedżerskich, to jest to, o czym wcześniej powiedziałam, czyli to uwolnienie przestrzeni menedżera na inne zadania priorytetowe, kluczowe z perspektywy strategicznej. W zależności od tego, czy to są zadania znane, czy to są zadania mniej znane, w zależności od tego, czy to jest zlecenie, przekazanie, czy to jest myślenie w kategoriach stylu kierowania, czy to jest rozwój pracownika, trochę inaczej będziemy podchodzić do procesu delegowania zadań. Sam proces będzie taki sam, trzeba się do niego przygotować, przygotować się do niego, przeprowadzić rozmowę, zrobić rozmowy przeglądowe, plus zrobić podsumowanie. Natomiast to, co się będzie działo w środku, będzie inne. I to jest taka refleksja nad hasłem delegowania, która ostatnio mnie właśnie naszła. Ciekawa jestem, jak wy myślicie o tym delegowaniu i czy wy widzicie różnicę w tym i gdzie szczególnie te różnice widzicie, w zależności od tego, która z tych definicji właśnie jest brana pod uwagę w sytuacji delegowania zadania bądź odpowiedzialności. Zapraszam Was do dyskusji, zapraszam Was do komentarzy, bo strasznie, strasznie jestem ciekawa Waszej perspektywy i Waszego popatrzenia na tą sytuację. A może jeszcze jakiejś sytuacji czy definicji kojarzonej z delegowaniem tutaj nie zawarłam. Dajcie znać.